Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Lunchu na Karczowiskach. Kolejny dzień zmagań, jak to powtarzamy. Chciałem dzisiaj Wam pokazać, jak udało nam się skończyć szklarnię. Nie udało nam się niestety nagrać materiału, jak żeśmy zarzucali poliwęglan, ze względu na to, że tak wiało, mieliśmy okno takie, można powiedzieć, pogodowe z 30 minut, żeśmy szybko zarzucili, przykręcili wkrętami. Szklarnię złożyliśmy po prostu. No, walczyliśmy z pogodą, no, nie ma co się oszukiwać. Kwiecień nie dopisywał w pogody, deszcze, silne wiatry, a więc no, prace, można powiedzieć, takie były tylko z doskoku robione tutaj na ranczu. Przełączę kamerę, Wam pokażę, bo udało nam się też trochę takich innych rzeczy zrobić. No i witam ponownie. Udało nam się z żoną razem tutaj powyczyszczać wszystko. Koło naszych dwóch pięknych, wysokich drzewek. Nie wiem, ile lat one mają, ale na pewno mają dużo. Wygrabiliśmy tutaj wszystkie śmieci, wykopaliśmy resztę korzeni. Cały czas nam wybija czarny bez i inne, no ale mówię, systematycznie staramy się to wszystko porządkować. To już powoli, żeśmy jak wygrabili, żeśmy powykopywali, to zaczęło wszystko zielone wyrastać. No, część trawy, część chwastów, no ale systematycznie będziemy to kosić. No, wracając do tematu. Szklarnia z poliwęglanu została złożona. Szczerze przyznam, że naprawdę żadnej filozofii tutaj nie było. Nic takiego trudnego. Z zewnątrz Wam pokażę, jak to wygląda. Szklarnia ma 3 metry na 6 długa. Fajnie było tutaj w tej szklarni tak zwane datki, te wszystkie uszczelniacze, listwy, taśmy paraprzepuszczalne. Myśmy jeszcze dokupili tutaj, jak możecie zobaczyć, o, to są takie napinacze specjalne. One są tutaj jakby ściskane na śrubę, po prostu montuje się je do fundamentu. Powoduje to, że to jest takie dodatkowe przytrzymanie całego poliwęglanu, zwłaszcza na łączeniach po prostu. Tutaj jeszcze na jednego wkręta, żeby po prostu on się nie przesunął w razie czego. I jakby wiatr wiał i chciał poderwać poliwęglan, to, nie, to ta taśma wtedy blokuje, trzyma wszystko. Fajne jest to rozwiązanie. Myśmy zamocowali to z dwóch stron. Z tyłu szklarni żona postawiła sobie beczulki na wodę do podlewania. Korzystaliśmy z palety na taki podejścik. No i wchodzimy do szklarni. Tak jak widzicie, już trochę zostało wysiane. Temperatura szklarni jest zawsze wyższa, a więc sprzyja to warzywom. A my tutaj nie będziemy bawić się w żadnego poradnika, jak siać, jak pielić i te inne rzeczy, bo nie oszukujmy się, jest tyle znawców, a jakby tak zaczął się wypowiadać, to każdy robi inaczej, a więc to niepotrzebne nam są jakieś takie konflikty czy coś w tym stylu. Też żona trzyma obecnie trochę kwiatów w szklarni, bo jest przed majówką już, koniec kwietnia. A więc do nadwożu, tak wczoraj przykładowo, spadła temperatura blisko zera. W szklarni mieliśmy zapalone znicze, świeczki. Jak przyjechałem rano, temperatura była 14 stopni, a więc tak jak już widać, część przygotowywała żona w doniczkach, te rozsady i te inne. Ładnie po powoli wszystko rośnie. Pomidorki powoli, słonecznik ładnie wszedł i inne rzeczy. Szklarnie, poza tym jak zrobiliśmy fundament, przymocowaliśmy, tu możecie zobaczyć, no takie kątowniki do fundamentu. Zależało nam, żeby po prostu szklarnia zachodziła z tamtej strony poliwęglan i woda spływała. Tutaj możecie pomyśleć, o dobrze, strata miejsca, wszystko, bo fundament wychodzi. Myśmy to zrobili specjalnie, ze względu na to, że tutaj żona może w doniczkach po prostu sobie trzymać rzeczy. No, na razie jest tego mało, bo dopiero wszystko tam zaczyna działać tutaj na ranczu. Ale później planujemy tutaj taki zrobić jeszcze półkę po długości, że na dwóch warstwach będzie mogła sobie po prostu wysadzać różnego rodzaju sadzonki, rozsady w doniczkach, kwiaty przykładowo. W następnym sezonie wszystko tak powolutku. No jak widzicie, szklarnia dzięki temu, że jest podniesiona na fundamencie, jest wysoka. No ja jestem przykładowo, mam 1,83 m, a jeszcze mam do szklarni wysoko.
To jest na profilu 4x2, tak jak już wspomniałem w pierwszym odcinku. Naprawdę tutaj ostatnio mieliśmy takie wiatry, wiała, nic, ani nawet nie drgnęła. A więc konstrukcja jest dobra. Ja na tym też się podciągałem. Nie pękło, nie załamało się. No ogólnie jesteśmy zadowoleni. No co jedyne, tak jak ja bym tutaj zmienił, no to zwracam uwagę, że jest mało przez producenta danych blachów wkrętów do poliwęglanów. Są miejsca przykładowo, gdzie jest zalecane jeden, ale brakuje. Przydałoby się przykładowo dwa. Teraz dokupimy, jeszcze podokręcamy. No bo są takie miejsca, o przykładowo jak widać, jak jest przykręcona, a poliwęglan jest troszkę jeszcze luźny, a więc tutaj dobrze byłoby wzmocnić po prostu. No to wiadomo, to jest troszkę droższa inwestycja, więc lepiej, żeby to się wszystko trzymało kupy. No z tej strony też takie wyjście zrobiła sobie małżonka, paleta, żeby zależy czego, jak zagródka wchodzi, otrzepać, żeby błota nie wnosić. Całość szklarni wyłożyliśmy ścieżką z cegieł, z rozbiórki, no bo mamy ich naprawdę tutaj olbrzymią ilość. Małe kwiatki naokoło, też jabłonki, ładną rabatkę zrobiła. No tutaj na pewno wszyscy wiadomo, żeśmy źle jabłonki przycięli. To było takie, można powiedzieć, celowe, bo tak jak wspominałem w poprzednich odcinkach, te jabłonki były obrośnięte leszczyną, one tylko rosły do góry. A więc my nie spodziewamy się w tym roku owoców. No wiemy, że są źle przycięte, bo to było tak na szybkiego. Teraz na jesień poprawimy jeszcze raz. Z tej strony szklarni udało nam się wykopać stare piwonie, które tutaj rosły koło domu. Posadziliśmy je, wszystko przyczyliśmy obornikiem końskim od sąsiadów, od Wojtka. Jeżeli ogląda, to serdecznie dziękujemy. Wspaniała rzecz, po prostu móc tak od sąsiada dać świeży obornik. Piwonie braliśmy tylko w korzeniach, po prostu takie resztki połamane, bo tam nie widzieliśmy, że w ogóle są, koparkowy kopał. I jak już widać, zaczynają wszystko wybijać, schodzić ładnie. Są to stare piwonie, nie wiem. No niektóre korzenie to były tak jak pięść zaciśnięta. Tutaj troszkę grubszych były korzenie, jeszcze nie wybiło, no ale to wszystko powolutku. No i to wygląda w tej strony, że ona by chciała po prostu mieć tak ładne piwonie ze szklarni. Obłożyła sobie wszystko już te ładnie kamieniami. Tak jak wspominałem, z tej strony też mamy podest, beczki na wodę. No, chcemy zakupić Mausera 2. Myśleliśmy o czarnych, tylko że po prostu no, patrzyłem na internecie, no cena teraz troszkę wzrosła. Znaliśmy innego pana, który oferuje w dobrej cenie, bo tam chyba 280 zł za sztukę wyszło. No tak jakbyśmy pojechali po dwie, no to mówi, żeby wtedy 500 było, a więc wybierzemy się. Tutaj mamy takie podwyższone, można powiedzieć, grządki. To mieliśmy kiedyś takie w ogródku przy domu, żeśmy przy zeszłym roku, żona używała na kwiaty, przywieźliśmy je. Tam ma wysianą cebulkę, tutaj ma ziemniaki i tu mamy przygotowane takie już poletko do wysiania reszty warzyw, później z rozsad, z doniczek. Tutaj to jest ziemia przekopana, na wierzch narzucony jest obornik koński i obornik kurzy w granulacie. No to wszystko teraz tak leży, my to jeszcze później przed sadzeniem jeszcze raz przekopniemy, wygrabimy. No i tutaj będzie nasz taki mały warzywniak z jednej strony. O, tak jak widzicie, piękne drzewko, dąb. Nawet nie wiedzieliśmy, że tutaj był na działce. Dopiero jak żeśmy wycięli wszystko, to się okazało. Tutaj żona, znaliśmy na działce też takie stare agresty. Przekopaliśmy je, posadziliśmy je tutaj. No tam co chwilę wybija jakaś porzeczka czy coś. No to żona cały czas przekopuje. No musimy tutaj teraz trawkę skosić, bo ostatnio troszkę popadało i wszystko do góry się wybiło. Zrobiliśmy takie dwa kompostowniki na szybko. Też nie kręciliśmy, może mieć materiału ze względu na to, że no filmów jest dużo, to żadna filozofia. Jedna paleta długa 2,20 m, to jest paleta C. Tutaj z drugiej palety też obcięliśmy po boku. Ten kompostownik robi zapruchnicę. Zbieramy tutaj liście, tak jak wspominałem, myśmy mieli dużo leszczyn, to orzechów jest wszystkiego, a więc to wszystko po prostu leży tutaj na ziemi. Na ziemi. Mamy to tutaj i chcemy, żeby się rozłożyło tak na taką ziemię próchnicową. No jeszcze musimy to przerzucić wapnem. Nam wujek podpowiedział właśnie małżonki, żeby dobrze jest trochę z wapnem to zmieszać.
Tutaj zostawiliśmy tą też leszczynę, jak mówiłem, wszędzie jej było. Tak, zobaczcie, taki jak macie tutaj taki przykład tej leszczyny, to takich kępów tutaj między tymi drzewami było wszędzie po prostu. A ta leszczyna jest duża, bardzo dużo, ale powiem wam, że to była jedna, jest jedna z mniejszych, bo te tutaj były o wiele grubsze. Tutaj zrobiliśmy następny kompostownik z wyjmowanymi deskami. Fajny pomysł tam na kanale zobaczyliśmy, bo tu są deski z filcem, a więc można wyjąć do góry. No i tak też żona tutaj właśnie powoli zaczyna wrzucać organiczne rzeczy. Tutaj chcemy zrobić, już jest beczka przygotowana, tylko jeszcze musimy bloczki przynieść. Podniesiemy ją do góry i zrobimy taką beczkę po prostu na, tam żona mówiła, że pokrzywę chce zbierać. Na opryski takie naturalne. No, jak widzicie tutaj, mała niespodzianka. Też niedługo pojawiły się filmiki. Zaczęliśmy robić, to postanowiliśmy, że zrobimy taką małą tej szopkę, narzędzia gospodarcze koło szklarni. Grabki, przykładowo nasiona, to wszystko, żeby nie biegać do domu. Tam jak mamy dom tutaj, albo do innych budynków. To takie chodzenie i męczenie, odkładanie po prostu troszkę męczy, a więc postanowiliśmy, że postawimy taki budynek. To jest 4x3, jedne drzwi, dwa okna, dach dwuspadowy. Tutaj z przodu powstanie taki tarasik, gdzieś do wielkości połowy szklarni. No to też podejrzewam tak z 3 metry, 4 może, z deski zrobimy tutaj tarasowej, tak żeby stolik postawić, sobie kawkę wypić na spokojnie. Fundament żeśmy odlali, filmu nie mamy, bo żeśmy naprawdę w taką pogodę brzydką to robili. Całość wykopaliśmy, oszalowaliśmy z desek. Wyłożyliśmy folią dwa razy, a więc żeby od dołu woda nie podciągała. Folię wyciągnęliśmy też, tak jak widać tutaj dookoła, na zewnątrz. Po skończeniu jeszcze to wszystko do cegły chcemy zalepikować i puścić tutaj taką ścieżkę z cegieł dookoła, ze względu, że z tyłu jest propozycja, żeby postawić baniak na wodę Mauser, żeby zbierał też deszczówkę z rynny, dlatego tutaj mamy takie przesunięcie między drzewami a tutaj. No, zaczęliśmy, dostali drzwi też od teścia, znaczy drzwi, futrynę metalową, fajną taką, którą chcemy tutaj zamontować w domeczku. Jest ona metalowa, więc ułatwi. Później zrobimy drzwi. Zobaczymy, czy jeszcze zrobimy takie bardziej rustykalne, czy po prostu zwykłe jakieś takie drzwi ładnie obijemy deskami. W planie jest tutaj do powstanie dwa okna jeszcze. Z tej strony jedno i z tej drugiej. No zaraz będziemy mierzyć wysokość, bo mamy chyba tam 1,20 m. Okna też będziemy robić sami, ze względu, że otrzymaliśmy fajne szyby takie z okien ze szprosami, a więc postanowiliśmy, że wyspawamy ramę i zrobimy takie metalowe okna z możliwością otwierania. O, tutaj widać. Cegły cały czas zwozimy, bo jak robimy porządki, to tych cegieł nam co chwilę coś wychodzi. A więc zwozimy je, no to ja je czyszczę na miejscu i muruję. No jest zabawy, bo są to stare cegły, można powiedzieć przedwojenne, bo budynek powstał w 1930 roku, a więc no, są nierówne, krzywe. No to jest jak po prostu, można powiedzieć, nie prostokąt, tylko figura geometryczna, z każdej strony inna. Powoli, powoli do przodu. No tak jak widać tutaj na cóż ogródek, jabłonki, drzewka, wszystko zaczęło puszczać. Padało teraz ostatnio, bo tak z 3 dni, do 3 dni tutaj padało. Trawka ładnie wybiła, to wszystko zielsko, to wszystko znowu skosimy. To jest miejsce, gdzie jest czarne, tam żeśmy właśnie korzenie wykopywali, wszystko tam było. Też mieliśmy szambo stare, rozbijaliśmy. To wszystko już jest posiana trawa, mam nadzieję, że wyrośnie. I tak to wszystko zaczyna wyglądać. Znowu, tak jak wcześniej wspominałem, tego drzewa mamy wszędzie po troszku. Powoli zaczynamy je też zbierać, zwozić. Już tam właśnie następne drzewa zwiedziliśmy ostatnio, to są z drogi. Zwierzyny co niemiara.
przygotowujemy się do postawienia tej ogrodzenia wzdłuż, ze względu na to, że zaczęły nas odwiedzać sarny, a spodobało im się to, że mamy dużo małych drzewek posadzonych. Patrzyliśmy ostatnio i tu je były przykładowo podjedzone, a więc przychodzą na nową wyżerkę. Na działce mamy starych szan. W zeszłym roku żeśmy trochę wykopywali tam do ogórków dla znajomych, no jest olbrzymi. Przykładowo kosząc trawę, przykładowo jak kosimy ją na liście, no to idzie w korzeń. No korzenie potrafiły być takie, jak żeśmy w zeszłym roku kopali, to normalnie jak zaciśnięte dwie pięści niektóre. Tutaj mamy jeszcze do przewiezienia jabłonki. To jeszcze musimy troszkę tam pociąć i też to odłożymy na bok, bo to będzie bardziej takie służyło drzewo do wędzenia. Chcemy to przygotować. W tym miejscu powstanie aranżeria. Szklana taka. Żeśmy tutaj już trochę taką ziemię, można powiedzieć, przekopali też. Tutaj żeśmy zakopali korzeń. Taki olbrzymi, jeden wielki mieliśmy. Znowu piękny szan. No, żona ułożyła ostatnio z cegieł palenisko. Będziemy na razie tylko ułożone, tylko chodziło nam o przywiezienie cegieł, ale jest w planie je wymurować. Równo pod poziomicę. Tutaj właśnie pod drzewem. Ruszają też prace już pod kuchnię letnią. To ma, jak widzicie, gruz. Przewozimy go tutaj ze względu na to, żeby tutaj mamy wybrany humus. Chcemy go ułożyć, mamy żwir przygotowany. Później zasypiemy, ubijemy. Da nam to takie dodatkowe utwardzenie podłoża. Żeśmy w zimę wykopali. No jeszcze musimy wybrać trochę ziemi, bo to się jednak osunęło. I zabierzemy się za pracę.